Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, a oto przed wami kolejny odcinek z Gysy Usam 2. Panie i panowie, w ostatnim odcinku pokonaliśmy Kołongo, jak dobrze pamiętam, teraz idziemy pokonać Zumzuma. Mamy pierwszą część medalionu, potrzebujemy jeszcze 4, żeby mieć cały medalion. Tu ostatnio zrobiliśmy sekret i mamy teraz dalszą część. Ogólnie ja nie jestem zbytnio dużym fanem bagien, tej ogólnie tutaj sekcji. Jakoś mi po prostu nie przypada do gustu, jeśli chodzi o Sama 2. Będziemy kontynuować. Jeśli chodzi o oświetlenie, teraz możecie zauważyć, teraz będę ciemniejszy, będę jaśniejszy, bo na dworze świeci słońce, ja rolę tutaj nie mam, więc może być co najmniej średnio. W ogóle pamiętam też, że... Co to było? Na tym poziomie szło się gdzieś po prostu wodą za tymi chyba światłami, gdzieś tak daleko, daleko woda i tam był właśnie sekret, z tego co pamiętam. Aż uderzyłem mikrofon. I też nie pamiętam, tutaj są jakieś ryby, jakieś piranie, jakieś coś. Nie wiem, po prostu chodźmy do przodu. Zobaczymy co i jak, prawda? Kolejny odcinek, panie i panowie. No i dostaliśmy też sekret tutaj oczywiście. Strzelby, które są bardzo fajne, ale nie wiem czy marnować amunicję na sam początek. Nie ma chyba sensu zbytnio, będziemy sobie z tego strzelać. O, szybko się podają na dosłowny strzał. Z tego, więc chyba gdzieś nie opłaca po prostu marnować. Też pamiętam bardzo chamski sekret właśnie z jednym z tych kontenerów, chyba to są kontenery, to mi się wydaje. Gdzie są psy w środku. Dobra, tu kolega załatwiony. O, na przykład tutaj, już nie był sekret akurat. Ale wyskakują, no. Wyskakują. Dobra, no to co? Kontynuujemy. O, tam jest kolega z miniganem. Kolega z miniganem jest bardzo niefajny, a już tam strzela do mnie. No to jest fajna brońka, się tylko fajnie nawala. I to jest samo naprowadzające, to jest najważniejsze. Okej. Czy ja go załatwiłem tymi strzałami? Chyba tak. Okej, nie będę narzekał, absolutnie. Czy ja chciałem powiedzieć być zamiast witch? Czy to wraca jak ona umrze? Chyba nie. Karabin plazmowy. Oho, kolejne wierzmy, okej. Tu potrzeba cięższej broni już. Na te dziadygi, bo ich jest tutaj całkiem sporo, jak pamiętam. No i też nie wiem, czy grałem kiedykolwiek z Sama 2 do normalu, więc tym bardziej może być co najmniej interesująco, bo ich tutaj jest sporo ogólnie. Na tych bagnach. W końcu jak z tym bagiem wyjdziemy i przejdziemy już na normalne te pola, gdzie się znajduje Zumzum, tam potem i tak dalej. Tam się zaczyna robić fajnie. Nie chcę oczywiście, wiecie, być negatywnie nastawiony i tak dalej do tego wszystkiego, ale to jest tylko moja opinia. Ja nie jestem wielkim fanem bagien, nic nie poradzę. Powinienem w ogóle sobie czułość zmniejszyć, ale już to zrobiłem. Mi się strasznie lepiej gra teraz. No i tak, tam mamy w ogóle taką trąbkę. To wygląda jak sekret. Więc możemy sobie tam przejść, a weźmiemy sobie F6. Nie wiem, czy to był rym. Brzmiało jak rym. Dobra, YOLO. Róg krokodyla? O, idą te dziadygi, okej. Krokodyla? Ale... Okej, myślałem, że faktycznie się jakiś krokodyl pojawi, a tu jednak nie. Okej, let's go. Czy u was też tak ciepło jest? Bo u mnie jest 20 stopni teraz jest? Na dworze zaraz wam powiem dokładnie. Na dworze aktualnie jest 16, ale odczuwalne jest znacznie więcej stopni. Jestem święcie przekonany, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło na dworze. W sumie nie wiem, czy Zumzum to jest mój ulubiony boss w tej grze. Nie, nie. Ostatniego bossa nie przebije nic. Nie chcę oczywiście wam spoilerować i tak dalej. Mówić jakie tutaj bossy będą. I proszę, żebyście w komentarzach też oczywiście nie spoilerowali. Tak, powiedziałem, że Zumzum będzie tutaj bossem, ale już go widzieliśmy. Że to jest jedna wielka pszczoła po prostu. Więc to jest inaczej po prostu, bo już no... Wy wiecie, ja wiem, widzieliśmy go. Więc mogę wam po prostu powiedzieć jego imię. Gdzie ja mam w ogóle dalej iść? Ktoś mi może łaskawie wytłumaczyć. Chyba tędy. Przecież w ogóle chyba w bok, gdzie tam gdzie miałem iść, ale dobra, spoko. Na luzie, na luzie. Aha. Nie wiem, wiecie, z prawej strony słyszę. Latające, nie latające, na miotłach, nie na miotłach, wszystko naraz. I tylko jest naprawdę gęsto na tych bagnach, albo po prostu ja mam za duży poziom
poziom trudności. Nie mam pojęcia. Ja tu w ogóle nie używam, bo jestem bogiem. Nie potrzebuję. Dobra. No będzie używam na komputerze 1600 dpi, jeśli chodzi o moją myszkę, a w systemie tutaj właśnie w dwójce muszę używać dpi 800, czyli po prostu dwa razy mniej, bo inaczej po prostu gabi za bardzo lata. Tu jeszcze widziałem wiedźmę, która się... To nie jest wiedźma, to jest Sirius Bomba! O kurwa, okej. Trzeba sobie przetestować nasze działko. Tak, to ma taki dźwięk specyficzny. Nice. Okej, no biomecha się nie spodziewałem, absolutnie. Ale tutaj do zdobycia jest Sirius Bomba. I teraz pytanie, jak ją zdobyć? To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj gdzieś, nie wiem, parkurę może wskoczyć jakoś? Aha, zdecydowanie. Elias Brothers. Mamy dwie? To użyłem jedną, bo wiem, że jedną miałem już zebraną na poziomie tam, gdzie się łódkę po prostu brało. Tam, gdzie się zbierało takiego sekretnego banana wielkiego. Jeżeli pamiętacie, na początku gdzieś. Chyba drugi odcinek był, jak pamiętam dobrze. Okej. To gdzie teraz? Ja na tych bagnach się po prostu tak gubię, że to jest szok. Ja nie potrafię ogarnąć, gdzie tutaj mam iść, co tutaj mam robić. Kompletnie. Zero. To się bardzo łatwo tych bagnach zgubić. Ło. Co to jest zrobione za kolejna broń dziwna? A, to jest to. Tak, tu będziemy mieli dużo broni, których nie widzieliśmy wcześniej. W ogóle wydaje mi się, że niektóre z tych broni widziałem, jak oglądałem na internecie Sirius Sama The Next Encounter. Jeżeli nie wiecie, co to jest Sirius Sama The Next Encounter, to z tego co pamiętam, był Sirius Sam wydany na GameCube'a? Nie kanoniczny, absolutnie nie kanoniczny, ale tam był taki Minotaur, z którym się walczyło. Takie mega dziwne, szalone bronie tam były. I właśnie ten Plasma Gun. Znaczy może nie plazma, bo plazma gun oczywiście był w innych Sirius Samach, ale to jest kompletnie inny, bo to ma był zielony, to jest niebieski. Właśnie niebieskie bronie takie kojarzy mi się z tamtym Sirius Samem. Dobra, nie, was potraktuję moim działkiem plazmowym i się skończy. Chyba wystarczy nawet jedno, nie potrzebuję dwóch używać. Ale dostaję tutaj niezły wpierniczu, dlatego że się nie chowam. Uważam, że jestem bogiem tej gry, a tak naprawdę nie jestem. Dobra, jedno wystarczy. I musimy się cały czas z dwóch broni nawalać, aż tak słabi nie jesteśmy. No i tak mówię, Sirius Sam The Next Encounter to jest Sirius Sam, którego nie grałem. Bo nie mam zbytnio jak zagrać, bo nie mam GameCube'a. Jeżeli to było na GameCube'a, to mi się kojarzy, że to było na GameCube'a. Co w ogóle dziwne, że Sirius Sam na GameCube'a. Możecie mnie poprawić, bo wydaje mi się, że to był GameCube. Ale oczywiście mogę być w błędzie, no bo każdy może być przynajmniej w błędzie, prawda? Bardzo fajny jest Sirius Sam The Next Encounter ogólnie. Obejrzyjcie sobie kiedykolwiek, będziecie mieli okazję. I chęć oczywiście. Aha, w ogóle mi nie widziała ta wiedźma. Spoko. Tu mi czegoś brakuje. Ewidentnie muszę coś zebrać. O! Na przykład tego. Na przykład tego. Hello. Co to? O, to jest ten aligator cały. What the fuck? Czekajcie. Aligator. Halo? Proszę pana? Crocodile. Albo Crow Team? Dlatego? Crocodile? Hey brother. Biorę tą piłkę? Dzięki. Sorry stary, ale ja biorę tą piłkę. Ciekawe, czy ta piłka mi to czegoś była potrzebna. I czy w ogóle mogę cię podnieść, albo mogę cię zabić? Nic nie mogę z tobą zrobić, okej. Okay. Bo tu nie dostaję obrażenia tutaj jest w tym terenie. Spoko, mamy piłkę. Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek tego krokodyla w ogóle znalazł. Także tym bardziej śmiesznie. A co jest w ogóle w tą stronę? Jak się kłócało w tej grze? Okej, kontrolem. Cześć stary. Yo, brother. Coś tu jest, czy po prostu przeciwnik tak sobie ostał? Nie jest więcej. Mam wrażenie, że chyba tylko przeciwnik. Okej, no to chyba czas iść dalej. Bardzo bym chciał z tym bugiem wyjść. No bo nie, po prostu jakaś taka... Nie lubię tej lokalizacji. Może to po prostu... Moje takie dziwne odczucie z samodu. Cutscenka. To w sumie nie było aż tak ciężko. To chyba jeszcze nie koniec jest bugiem. 4x4 sekrety! Na ślepo.
na ślepo. Jedynie pamiętałem, że trzeba gdzieś wyjść, po co się chyba po tą ząbkę właśnie. O, przepraszam. Tak to nie pamiętałem. Nie wiedziałem nawet, że taki krokodyl jest tutaj. Już bombę zebrałem. Jestem dzisiaj na fali, jeśli chodzi o sekrety. Jest dobrze. No i dalej bagna. Ci śpią. Niech sobie śpią. Kastenki są tak śmieszne. No, moja ulubiona kastenka w całej grze to jeszcze będzie dopiero w tej grze. Ale to jeszcze za długo, chyba na czwartej planecie. A i dziękuję za potwierdzenie, że cała gra jest spłoszczona. Nie muszę się martwić, żeby grać na moją całą grę. Także thank you very much. A myślę, że to jest pojazd, więc wspomniałem, że czytałem, że to mnie strzela. Okej, okay, no to plazma organizm jest bezużyteczny, bo nie mogę ich dogonić na czas moimi strzałami. Dobra, udało się jedną skosić. Teraz druga jeszcze. Zatrzymałabyś się naprawdę, wiedźmo, dziękuję. Masakra, w ogóle cofnę się, może tutaj coś jeszcze było, co sam przeoczył, jak sobie szedł. No, on wyszedł. Big Daddy, Jezus Maria. Duży koleś jest, nie powiem. Ale ja mam działko plazmowe. I gość nie ma szans. To jest granatnik, czy to jest wyrzutnia rakiet? Przez to, że te bronie mają inne kolory w tej grze niż w innych grach. No nie, normalnie w każdym seriusie innym laser był zielony, tu jest niebieski. Także przepraszam za moją wiedzę, że to jest laser. Nie, bo jest innego koloru, więc I'm sorry very much. No i właśnie przez to mi się te bronie mylą, bo na przykład rakietnica była czarno-pomarańczowa, taka żółtawa troszeczkę, a granatnik był czerwony właśnie. I dlatego pomyślałem właśnie, że to może być granatnik, nie? Sirius bomba numer 2, bitches! Ja ogólnie jestem przekonany, że ja zebrałem. Czy ja użyłem wcześniej Sirius bombę? Czy ktoś ogląda tą serię religijnie na tyle, że może mi powiedzieć, czy użyłem Sirius bomby w tej serii już, czy nie? Bo wydaje mi się, że nie. Tu jest pancerz i ja wiem, jak go zebrać. Trzeba sobie schodki zrobić. If I remember correctly. Ogólnie dziękuję za bardzo miłe przyjęcie tej serii z powrotem do żywych. Sorry, że musieliście na koniec odcinek czekać 2 tygodnie, ale widzieliście, że robiłem jeszcze inne rzeczy. Więc wiecie, to, że wróciliśmy pełną parą na kanał, nie znaczy, że filmy będą od razu w 100% z taką parą, jak być powinny. Dajcie człowiekowi się rozkręcić i było mi tutaj 4 miesiące, także musicie mi dać trochę czasu, żeby się, wiecie, tutaj rozkręcić. Czy możemy wejść na górę? Ej, no way, możemy tutaj wejść na górę, jak nic, chyba, że jest niewidzialna ściana. Niewidzialna ściana jest. Ale moglibyśmy tu wejść. That's bullshit. That is bullshit. Szczególnie, że to jest otwarte tu. Never mind. To jest rakietnica. Oj, Cerbery, Boże. Cerbery, jeżeli nie wiecie, nie znacie się na piekle. Cerber to jest ten trzygłowy właśnie pies piekielny. I nie pamiętam dokładnie, jaka była jego funkcja. Jaką funkcję on pełni, jeśli chodzi o właśnie o... O wow, bo to jest ten tekst, co z pierwszego Siriusa ma, pierwszego starcia. No that's some serious firepower. Miło, miło. Nie pamiętam, jaką biorę pod tym Cerber, naprawdę nie pamiętam, ale wiem, że bardzo, bardzo ważną i bardzo, bardzo... wiecie, o kurde, co tu się dzieje? Konkretną, jeśli chodzi o piekło. Dobra, tu się dzieje za dużo. Ała, pies mnie ugryzł. Dobra, kolejny pies. Może ja mam to ugryzać cicho, bo jak obytnie czasami nie słyszę, co jest, sobie mi zle, co wiecie, pogłosi sobie trochę. Tam jeszcze kolega jest, czemu się od niego odbija? Co jest? Idziemy tam do niego. Czemu się od niego pociski odbijają? Co się dzieje? Zbagował? Nie, po prostu się tak by odbijało od drzewa? Albo niewidziane ściany? Nevermind, ale nawalamy ich jak głupi. Tam widziałem tą trąbkę spokojnie, widziałem tą trąbkę tam w oddali. Trzeba było trochę przejść przez to bagno. O, właśnie tam. Tam jest ta trąbka. Nie wiem, czy jest ich więcej. Nie mam pojęcia, ile dokładnie tych trąbek jest ogólnie na całych bagnach, ale troszkę jest, to wiem. Troszkę trzeba zebrać. Czy oni, kurde, wzięli pojazd i atakują mnie moim pojazdem, który ja normalnie mógłbym używać? Tobie się nie widzi.
Tu jeszcze kolega jest, pięknie. W ogóle jest smutno, bo im dalej gram w tą grę i więcej jest odcinków, tym szybciej skończymy na kanale Serious Sama ogólnie i to będzie trochę duży smutek, nie powiem. Okej, tam mam iść, to jeżeli coś wygląda jak pułapka w tej grze, to to jest to. Okej, idziemy tam. YOLO, co się może stać? Bez zapisu. Co się może stać? Okej. Drugi, okej. Psy pojawiły tym razem. I wiedźma. Alright. Nie było tragedii. Tylko gdzie ja mam iść ogólnie? Bo tam mnie gra prowadzi tymi tabletkami, I guess. No, halo? Koleżanko? Mogę to zestrzelić? Nie, to jest magia. Nie mogę tego zestrzelić. Co tutaj się kryje? Granaty, okej. Okay. Coś zespiłaś, nie rozwalił kontener. I co teraz? A, bo są z drugiej strony. Dobrze. To czemu? Never mind. Never mind. Się powinno wejść z dwóch stron rozwalić. W razie, gdybym był z drugiej strony, tak? W tym przypadku. No ale nie pomyśleli o tym twórcy. Trudno, tak ja ma dużo lat. Bardzo dużo. Przejdźmy tu, bo nie wiem, co tutaj ogólnie się może. Co jest zapisywanie? To chyba to jest Zora Forward w takim razie. Wow, 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 wow. Trochę się wystechałem, muszę przyznać. Drzwi są zamknięte, no ewidentnie. Co my tu mamy? O, cześć kolego. Cześć kolego, jak się masz? Ktoś tu jest? Nie. Muszę tutaj schować, jakbym chciał. To byłoby idealne miejsce, żeby jakąś tabletkę schować po prostu, czy coś. Czy pigułkę. Taką sekretną po prostu jedną, nie? Niewidoczną najlepiej. Dobra, nie wiem, czy mam tędy iść, czy to jest po prostu... Tak jakby... Okej, masz amunicję, ale musisz się teraz poświecić, bo ci wrogów zespimy, nie? Coś tego typu, nie mam pojęcia. Bardzo mi się to podoba, to działko. Dobra, a zobaczmy to. Jezus! Ale ma to samo amunicję co plasma gun, okej. Okay. To ta broń. Ta by mi się kojarzy, że była w innym Serious Samie, ale na pewno nie jest żadnym z głównych. A jest zbyt OP. Zdecydowanie jest zbyt OP. Aż przerażające. Zobaczmy na biomechu, jak to podziała. No okej, okay, biomech trochę wytrzymał, jak to ma zasięg. Chryste na niebie, to jest... A okej, okay, czy to jest droga forward? Na to wychodzi. To przejdźmy tu. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Skoro tam jest droga forward, to tu musi być droga secrets. Right? Czyli też wygląda, jakby to była droga forward. Zapiszemy sobie G. I zobaczymy, czy coś się tu może kryje jeszcze. Wydaje mi się, że w którejś takiej wnęce był jakiś sekret właśnie schowany. A nie, tu byłem, patrzcie, tu wchodziłem, no. Czy ja stąd przyszedłem? Okej, okay, ja stąd przyszedłem. To czemu te pikułki... Dobra, wiecie co? Właśnie dlatego nie lubię tych bagien, bo one są strasznie, ale to strasznie czasami confusing. Ja nie miałem pojęcia, z której strony teraz przyszedłem. Nie miałem pojęcia, z której strony te pigułki się pojawiły. Nie miałem żadnego pojęcia, jeśli chodzi o nic. Dziwnie. Basically, dziwnie. No ale idźmy forward. Ej, ja już to mam, sekretu. Ty tak się roluje, co to ninja? Oh, god damn. Co mnie tak podskoczyło samo? Bo to jest serduszko jeszcze, widzę. Jest pancerzyk. Nie sekretny. Pyk, pyk. Dobranoc panom. Miło było. Wiedźmy słyszeć. Nie mam powiedzieć czemu, ale te wiedźmy zapadły mi w pamięci jako takie dziady, w sensie jako takie, wiecie, przeciwniki, które są ciężkie. Ale no to nie wiem, może się ich bałem za młodu. No idea. Kiedyś bałem się strasznie knarenów w Boże, w Syriusamie. W Rejmenie Trójce. Bardzo bałem się. Nie mogłem przejść pustyni knarenów. Po prostu nie byłem w
fizycznie w stanie przejść pustyni Knajadów. Po prostu się bałem i trzeba przyznać, one są straszne. Rzeczy, które mówią, czy można ich dotknąć, trzeba przed nimi uciekać, to jest straszne. Okej? Wow! To mnie wróciło? Oż ty, w życiu, tu wiedźm jest! Tylko tego się nie spodziewałem. O, dwie na raz zniszczyłem, nice. No to nie koniec tego, co widzę. Niech będzie, niech będzie. Skoro dostałem tą broń tutaj, to użyjmy jej. Okej. Czuję się jak po trzasku. Czuję się jak po trzasku, ale chyba jest już git? No zaraz będzie git. Nie, ewidentnie ktoś jeszcze, ale gdzie? Wiedźma się ten? Zbogowała czy coś? Ale ja w sumie chciałbym tam jeszcze iść, bo... Nie wiem, czy zebrałem wszystko, pewnie nie. Tu byłem, to się to otworzyło, okej. Bo chciałem też przejść dookoła, myślałem, że to mnie wybije do góry, a nie w bok. Będąc całkowicie... A, tu mamy, patrzcie to! Ej, nie musiałem iść, tylko mogę sobie skoczyć. Okej, no tego nie wiedziałem. Dobra. I powiem, fajne, przydatne, przyjemne do podróży dookoła i tak dalej. Ale ma to pierdolnięcie. Też tylko naprawdę, ojeju. Omygy. Dobra, już też przypominam, czemu wieśmy mi zapadły w pamięć. Już pamiętam. A mam cela dzisiaj? Sejo? Co za dziady? Podlatują, uderzają i uciekają. Wydaje mi się, że ten shotgun, ten drugi, który ma tak dużo luf, ma większy i lepszy zasięg. Takie mam wrażenie, wiecie? Chcę sobie powiedzieć, zbogowało, nie mogę do niej przybiec. Wcześniej? Okej, dziwnie. Czy ja słyszę biomecha jeszcze? O, ewidentnie! Masz granatem, mordo! Ile ja was zabijam już w moim życiu, to jest szok! Cześć wam! I dobrano, zapisywanie. Czy to będzie wszystko? Na razie? Chyba tak, okej. Weźmy potem pancerz, skoro on tutaj jest. There we fucking go, bitches! Dobra. Co my tu mamy? Czy coś tam jeszcze jest po boku? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Czyli tam przejść. Nie dostaję obrażeń nawet. Noise. Coś tu jest może? Już kompletnie nic. Kompletnie nic? Kompletnie nic, okej. Wydaje mi się, że jak idziemy ścieżką, gdzie te lampki się świecą, to nie dostaniemy obrażeń, ale nie wiem. Taki mój, wiecie, gamerowy, gamingowy zmysł. Może dobry, może nie. No to się otworzyło, ale nie z tej strony. No zabili w ogóle swoich. Oni mają dźwięk bez głowi. Jak umierają w sensie. Ha. To jest interesujący fakt. Czy jestem jako po prostu bez głowi w tej grze? Są bardziej niebezpiecznie niż bez głowi, normalni w Seriusamie. Okej, tu jest niezły komitet powitalny, ale na szczęście mam idealną broń, żeby ich też przywitać. To jest piękne. Żegnamy państwa, miło było. Podoba mnie się. O, Sirius bomba numer 3! To już to nie jest sekretna już Sirius bomba, tylko normalna. What the fuck? 3 Sirius bomby tutaj są na tym poziomie. Okej, nie odpuszczają, widzę. Ja muszę się pilnować, bo dostaję niezły wpienisz tutaj. Nie pozwolą mi z tych bagien uciec, ewidentnie. Ale będą musieli, bo nie mają wyjścia. Idę zabić Zumzuma. Na pewno nie w tym, ale nie w następnym odcinku. Może w jeszcze kolejnym. Bo musimy cały poziom przejść oczywiście. Cały poziom, cały świat, przepraszam, jeszcze musimy Zixix znaleźć. Gdy będziecie od nich informacji, to nas trochę tutaj czeka przygód. Na tej planecie to na pewno.
Okej. Okay. Are we done? Are we done? I think we are done. Jeebus, creepus. Się powinno chyba otworzyć, I guess. Aha. Aha, aha. Co to był za dźwięk, proszę bardzo? A to ty! Jakie dźwięki wydajesz? Przepaskudne te dźwięki wydają. Alright. Ach, Syjusan, nie zmieniaj się. Nie zmieniaj się. Nie grałem w Syjusama 2. Nie chodzi tylko na kanał, tylko ogólnie poza kanałem, wiecie, w wolnym czasie, no nie? Rzadko do tej gry wracam. I to błąd, bo bardzo mało znam Syjusama 2. Powinienem znać go znacznie, znacznie lepiej jako fan Syjusama ogólnie. No ale na wiecie, takie te części OG są najlepsze. Bo są najlepsze, okej. Ale Syjusama 2 ma taki swój specyficzny urok, nie? Którego absolutnie nie wolno lekceważyć. I to wiem dwoma strzałami. Tam jest skrzynka, o tym mówiłem, że trzeba iść gdzieś po prostu, wiecie, daleko, nie? YOLO! Ała, ała, ała. Tam się nie da przejść nawet. A, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli to trzeba się może tepnąć na przykład? Chwila, czy się teraz tepnę na początek, czy... Okej, okay, nie, 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 nie. My chcemy czytać szybki zapis. Żeby się nic nie zepsuło, żeby nie musiał tego jeszcze raz przechodzić. There we go, okej. Okay. Pomyliły mi się zapisy, ała, ała, ała. Okej, okay, czyli tam się musimy tepnąć, bądź przelecieć na przykład jakimś skokiem czy czymś. No dobra, to skoro mamy to tam na widoku ewidentnie, tam jest jakaś wysepka, to może gdzieś tutaj coś jest, co możemy wykorzystać, żeby, wiecie, przejść sobie. Tu nawet nie możemy przejść. No w ogóle... Ja myślałem, że słyszałem jakąś tą, jakąś... jakiegoś jumpa, ale wydaje mi się, że nie. Słyszałem cię. Słyszałem cię. Okej, okay, czyli może gdzieś tutaj. O, tu właśnie. O, te kwiaty, no jak właśnie mówiłem. To są mega chamskie. Okej, okay, tutaj drobnica, to wiecie. Drobnica na luzie. Ten kolega się od nas od tyłu za kontenera zajść. To też kolega. Łaj, tu drobnicy jest! Łaj, panowie! Jesus Christ! Mówię, nawet drobnicy nie wolno lekceważyć w dużych ilościach. Nawet idioci są niebezpieczni w dużych ilościach. To trzeba pamiętać. Okej. Okay. Piękne wybuchy. No to chyba trzeba szukać... To wygląda jak pułapka, jeżeli kiedykolwiek widziałem jakąś. Czemu nie mogę stąd zejść? Czemu nie mogę w ogóle wchodzić teraz nigdzie, bo są przecież ściany. Hit. Pozwoliłem kwiota. Gdzieś tu muszą być sekrety, jak nic. I ja wiem, że ja coś pomijam i mnie to bardzo irytuje. Nawet nie wiem jak przejść. Po prostu widziałem na ścianę po raz kolejny. Pochodźmy może dalej. Może coś się wypluje. Perfect timing, ale nie o to mi chodziło. Kompletnie nie o to mi chodziło, jeśli chodziło o wykluwanie się. Nie chodziło mi o wiedźmę z kontenera. Wiedźma z kontenera. Gin! Dobra, tam jest ten skarb. Ja czy mogę teraz do niego przejść? O! I chyba już nie, do tego skarbu nie dojdę. Help him, Sam. Nie. Super. No, świetnie. A to jest ten, z pomienia Zixi. To może nawet lepiej trafiliśmy. Usypiają mi.
Albo zabijają. 4 na 8. Nie było źle. Nie było źle. Połowę jestem w stanie przyjąć. I czy my trafimy? Trafiliśmy do ukrytego plemienia Zixi. Jest i wódz, przywódca? Yep. Hi. We need to talk. I know, stranger. Please, come with us. As you can see, we are a very peaceful tribe. For many years, we lived happily in a city. Until Great Council is added to protect the medallion. Since then, Manta's troops have tried to locate Manchester, but without success. As a matter of fact, Manta's chances of finding us are 1,000,000 to 1. We are simply too well hidden. They will never find us. Too well hidden! Never! They found us. They must have followed. Wódz Zixinów, nie Zixowie mówiłem? Zixinowie, przepraszam. Okej, okay, panie i panowie, ale jak się domyślacie, to już będziemy odkrywać i wszystko będziemy Zixinów bronić w następnym odcinku. A na razie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa pa.